Gracz oczywiście gotowi na to, żeby może nawet zgarnąć tytuł Mistrza Świata, ale najpierw trzeba wyłonić tego lepszego. No spokojnie i jeden i drugi mógłby wygrać cały turniej, dlatego spotkanie będzie co najmniej widowiskowe. W dolnym lewym rogu, w kolorze czerwonym, człowiek, który potrafi z dwóch kostek lodu wzniecić ogień, Jona Sotala, NC Esports Serral. Za to w prawym górnym rogu mamy podwójnego mistrza Intel Extreme Masters Katowice, mistrza świata. Jest to oczywiście Dragon Phoenix Gaming Rogue. Troszeczkę ludzi już na tym spotku jest, więc wygląda też całkiem fajnie. Wstać po tym wczorajszym dniu to też była nie taka znowu prosta sprawa. Wczoraj, a w zasadzie to dzisiaj skończyliśmy o godzinie pierwszej, nawet chwilę po pierwszej. Zawodnicy to jeszcze chyba nawet musieli zrobić jakieś ujęcia do dzisiejszej produkcji, jakieś zejścia, wejścia na scenę i tak dalej, i tak dalej. No to nie była zbyt łatwa i długa noc, tylko trzeba było jakoś jak najszybciej się regenerować, no ale zawodnicy już oczywiście po śniadaniu, w miarę odświeżeni, niektórzy z nich, tak jak mówiłeś, widzieliśmy, czy to w windzie, czy to na samym śniadaniu. No dobra, kto się jakoś właśnie lepiej namyślił, lepiej przygotował, no bo też może jakieś pół godziny, godzinę niektórzy zawodników wygospodarowali na to, żeby przeanalizować sytuację. Serral mógł spojrzeć na mecz Rogue'a i Solara w grupie i trochę na podstawie tego z wizji może wywnioskował. Jeżeli chodzi o przygotowanie Rogue'a względem Serrala, no to też w zasadzie jeden pojedynek, który Serral stoczył z Darkiem, ale tam też nie było za dużo informacji, bo na jednej mapie Serral obronił 12 pula, no druga mapa była może troszeczkę dłuższa. Więc na dobrą sprawę każdy z tych graczy, odrabiając pracę domową, miał tylko po jednym pojedynku, żeby zyskać informacje na temat formy ZVZ swojego oponenta. Tak, teraz widzimy tutaj w tym ZVZ obu graczy decyduje się na takie standardowe naprawdę zagranie. Mieliśmy standardowo Hatch First into właśnie 17 czy tam 18 asymilator i potem Spawning Pool, więc tutaj nic takiego dziwnego na początku nie będzie zagrywane. Co jest troszeczkę dziwne, szczerze powiem, spodziewałem się od Rogue'a troszeczkę czegoś takiego, że on wjedzie tutaj z pełną mocą w Serrala od samego początku, że będzie próbował jakichś właśnie takich 14-14, może jakiś Zergling, Bailing, Olinów, no ale na razie bardziej standardowo decyduje się rozgrywać to wszystko Rogue. No jednak właśnie w miarę spokojnie trzecia baza jest, czyli są oczywiście standardy, Banning Nesty też, nic bardzo skandalicznego. Rok chyba zrobił tutaj jakąś jedną dronkę więcej, może dwie, więc no to są tylko takie malutkie detale, które raczej nie mają wpływu na cokolwiek istotnego, ale może jakiś timing tam byłby lepszy dla Rogue'a. Mapa Hardwire, jak wiemy, jest całkiem długa, ale to nie znaczy, że żaden z graczy nie zrobi właśnie szybkiego wejścia z roachami. No nie będzie to tylko takie bardzo wczesne wejście, bo już mielibyśmy strukturę umożliwiającą budowę karakanów na pasku produkcji. Zerglingi troszkę oklepują trzecią bazę, ale tak naprawdę one służą do zwiadu. Tylko czekamy na 3.30, bo w tym momencie oczywiście kończy się szybkość do lingów, no i albo się uda wbiec do rywala, albo się nie uda. Nawet gracze pominęli zgodnie wspólnie ten etap, gdzie Zerglingami i Bainami można by się trochę powymieniać. Tak, tak, dokładnie tutaj. Dosłownie w zasadzie mirror matchup. Tutaj dokładnie te same budynki, dokładnie ten sam timing, więc to wszystko jest na razie takie same. Tam może są jakieś minimalne różnice w samych dronkach, no ale to jest naprawdę, już są sekundy. No i teraz widzimy ze strony Serrala Roach Warren. Ten Zergling został zabity w głównej bazie, więc decyduje się w tym momencie Serral na Roach Warren, ale Rogue też swoje ma już w produkcji, więc jest tylko troszeczkę późniejsze od Roach Warren swojego przeciwnika, ale Serral to wszystko widzi. Najlepsze, że właśnie dokładnie grają to samo, tylko że Finn... O, ma informacja, to ciekawe, ale on zrobił dokładnie tego lera przed chwilą. Czy on anuluje ten ler? Takie jest tutaj podejrzenie, że może anulować Koreańczyk swoją technologię. Wygląda, jakby zagrał go dokładnie po to, żeby zwiadowca fiński się dowiedział. Nie ma jednak anulowania tej struktury, przynajmniej na razie, nie? I chyba... Nie będzie, bo Rogue dalej buduje drony. Natomiast Serral nie, bo taktyka Serrala nie została odkryta. Tak, tak, Rogue nie zauważył.
zauważył tego Roach Warren, bo świetnie Seral zajął się tym zerglingiem, który tam skautował. No i teraz widzimy, 7 Roachy właśnie wyskoczyło z kokonów, dodatkowo 18 zerglingów jest już w produkcji, plus 1 do ataku, myślę, zakończy się mniej więcej razem z atakiem Serala na bazę Rogue'a. No i czy Rogue będzie w stanie się tutaj wybronić, bo mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo jednostek ze strony fińskiego zawodnika. Dwa spinecrawlery, to jest taka właśnie próba zbudowania jakiejś ostoi, spokoju i oczywiście defensywy. Już podchodzi Seral, oczywiście w międzyczasie dronuje, więc to jest tylko taka mocniejsza presja, która pytanie, czy w ogóle uderzy, bo moim zdaniem jak zobaczy, co posiada Rogue, to już może się oczywiście zawrócić. Tak jest, tu jest zdecydowanie za dużo karakanów, no i Rogue w zasadzie no, miał lepszą gospodarkę chwilę temu, teraz to się mniej więcej wyrównuje i nawet może zacząć ulepszenie do karakanu. Wydaje mi się, że może nawet to jest trochę lepsza pozycja dla Koreańczyka, który już nawet zajmuje kolejne ekstraktory w swoich bazach. Tak, tak. Tutaj wydaje mi się, że też troszeczkę faworyzuje to zerga z Korei. No i widzimy Spire ze strony Rogue'a. On nie decyduje się na żadne speedy do Roachy, nie decyduje się na jakieś takie właśnie zakończenie tej gry tu i teraz. On woli troszeczkę dłużej tą rozgrywkę poprowadzić, może troszeczkę zaskoczyć Serala. No i czy to Spire będzie w stanie jakieś obrażenia tutaj zadać? Zobaczymy, który zerg będzie teraz trochę bardziej, powiedzmy, sprytny. Rogue stawia na jednostki powietrze. No była pewna klątwa Spire, o której mówił Zed. Ten, kto go grał, zazwyczaj przegrywał, ale niekoniecznie musi się oczywiście tutaj tak to skończyć. Seral, jeżeli dowie się o tych właśnie potencjalnych mutaliskach, to zapewne będzie stawiał na obronę. No i to będzie pewnie taka, no potencjalnie nawet długa gra. O, ten Overlord, który no, zostaje desantowcem, jest rozgrany przez Fina, może przerzuci kilka roczy w jakąś lokalizację. Całkiem ciekawa rzecz i też nawet nie tak rzadko używana w ZVZ. Oj, Rogue, chyba się troszeczkę zagapił, ale Bane idą dalej. Tak, przeszli obok siebie tutaj tymi zerglingami oraz banelingami. Nikt nie miał zupełnie żadnych problemów w tym wszystkim. No i teraz te banelingi wchodzą powoli w linię minerałów Serala. Tutaj bardzo późna reakcja jak na to, że Seral to wszystko powinien zauważyć dużo wcześniej. No tylko 6 dronek tak naprawdę padło za chyba jakieś 8-10 banelingów, więc w zasadzie to nie była taka najgorsza wymiana. Widzi to Spire, teraz Seral, więc powoli pewnie będzie się przygotowywać, robi queeny, więc no one sobie radzą całkiem nieźle, jeżeli chodzi o mutaliski, ale Rogue nie ma zamiaru skupiać się na tych mutaliskach, tylko już 12 kolejnych roachy w produkcji. I pamiętajmy, że cały czas tylko na 67 dronach, czyli to może być właśnie taka po prostu piękna masa roachowa wbijająca się w przeciwnika. Na razie mutaliski sieją ferment i robią taką trochę zasłonę dymną dla tych roachy, które później będą miały zaatakować. O, chyba nawet leciutko zaskoczona ta królowa Serrala. Drugą też całkiem zgrabnie próbuje wyciągnąć Koreańczyk. Uda mu się to. Drona akurat przeleciała. No, w dolnym prawym rogu cały czas leci Overlord wypełniony baningami. Rogue nawet grany Dusa. Wow, to będzie ciekawy atak. Tak, tak, Rogue będzie tutaj na pewno chciał bardzo się skupić właśnie na tym ataku z Roachy. Widzimy, powoli kończy mu się plus 2 do ataku, ale Seral będzie miał plus 2 do ataku oraz plus 1 do obrony na jednostki lądowe, więc będzie miał na pewno tą przewagę, jeżeli chodzi o upgrade'y, ale no tutaj ta ten supply army jest aktualnie no prawie 20 mniejszy. On zostawił jednego mutaliska właśnie w tym miejscu, żeby mieć wizję na Nydusa. O tym myślałem, że mutaliski posprzątają wizję i zapewnią jakąś świetną lokalizację dla sieci Nydusowej. Seral jednak ma bardzo dużo jednostek, w zasadzie pełny limit karakanów. Również przewaga w ulepszeniach będzie po stronie fińskiej. No i zobaczmy, obrona już w zasadzie tutaj powinna się formować. Na pewno też jakichś obrażeń dozna Seral. Pytanie, a nie, on po prostu jest armia na armię. To nie jest złe dla Serala. To jest całkiem dobre. Korozywy nawet trafiają w mutaliski. Masa karakanów wlewa się z obydwu stron, ale myślę, że spokojnie Seral ma przeważające liczby. Jeszcze królowe pomogą, jeszcze powinny rzucać troszeczkę transfuzji. Czy Rogue, no nie wiem, się tutaj zasiedział. Może uznaje, że to jest dla niego wymiana akceptowalna. Ale no batalii nie wygrał. Wydaje mi się, że troszeczkę późno zajął tą rampę Rogue Seralowi. No pozwolił mu tutaj na bezproblemowe wejście do tej bazy i bronienie się. Teraz widzimy drop Serala, ale w ostatniej chwili decyduje się on, że jednak nie chce dropować tych roachy tam i troszeczkę wycofuje swojego Overlorda. Ale ze strony Rogue'a mamy kolejne Nydusy grane. On cały czas będzie tutaj siał jakąś może panikę.
No i zobaczymy. No ten jego limit armii już nie wygląda tak dobrze, jak wyglądał jeszcze kilka minut temu. Roach lewą stroną starał się złapać niektóre z jednostek Fina, to się tam z tego, co widzę, udało. No wszystko wyczyszczone, teraz w zasadzie chyba czeka nas taki okres pewnego uspokojenia w rozgrywce, ale Roach już wybiera kolejną taktykę, zakopane Roache, jeszcze będzie gonić w aspekcie ulepszej. No świetna reakcja oczywiście gracza z Korei Południowej, Bane'y nie mogą tu zrobić zbyt wiele, może nawet Overlord wypełniony Bane'ami zostanie zniszczony. Okej, no trzy sztuki. Za trzy drony. Szału nie było, ale zawsze przyatakował i też na chwilę zatrzymał wydobycie Seral. No i mamy też przejście i zmianę technologii. Tak, tak. Widzimy tutaj zakopywanie ze strony Rogue'a. Jest na pasku produkcyjnym również poruszanie się karakanów pod ziemią. Też już jest prawie zakończone, więc na pewno Rogue będzie tutaj starał się skupiać nadal na tych jednostkach, jakimi są Roache. Seral w zasadzie robi dokładnie to samo i też widzimy te same upgrade'y po jego stronie, ale też widzimy Hydralisk Den. Już jest zakończone, już robi upgrade do tych jednostek, jeżeli chodzi o zasięg. Bardzo możliwe, że prędzej czy później zobaczymy jakiś Lurker z Den. No i dokładnie ten budynek właśnie się pojawia na pasku produkcji Serrala. Plus 2 do pancerza. U Fina Rogue decyduje się na plus 1, no bo będzie musiał troszeczkę podgonić właśnie w aspekcie pancerza, zasięg do hydralisków. No w sumie technologicznie Serral teraz wychodzi na zdecydowane prowadzenie. Pytanie, czy jest gotowy na zakopane Roache, które nie wiem, czy teraz właśnie... na pewno widzi teraz kolce na grzbietach wrogich Roache, bo to jest mocno rzucające się w oczy oznaczenie Disco Roache tak zwane, ale... Póki co jeszcze chyba nie będzie jakiegoś ich mocnego wykorzystania. Czyżby jednak Rogue chciał zaatakować? To jest troszeczkę szalona decyzja w sumie, po tym jak poprzedni atak niekoniecznie się jakoś powiódł. Oj, jeszcze potężny Fangel ląduje na karakanach Koreańczyka. Korosiwy oczywiście też próbują jakoś trafić, ale żaden z zawodników chyba nie zrobił w tym departamencie super reakcji. No i moim zdaniem spokojnie Seral to odpiera. Tak, tak, Seral miał zdecydowanie tutaj lepszy concave. Ten jeszcze jeden taktyczny infestor, który troszeczkę spowolnił armię Rogue'a, myślę, że też zrobił spore obrażenia tym Fangalem. Tam dodatkowo, nie wiem czy widziałeś, ale dusza Łukasza Czarneckiego gdzieś czuwała nad Seralem. Było 50 Roachy i dwie Hyderki tak dla DPS-u, żeby zadawać te ogromne obrażenia. Tak, to są te detale właśnie, te dwie Hydry, które robią całą różnicę. Jak widzimy, Rogue chciał zrobić też w ogóle taki trochę protosowy ruch, mianowicie chciał za pomocą Nidusa spowodować, że jednostki natychmiast po wyskoczeniu z jajek wręcz pojawią się na polu bitwy, a to wszystko za sprawą zergowskiego metra, czyli sieci Nidusowej. Jeszcze jedno podejście koreańskie, ale wydaje mi się, że no może zacne półkole ma tutaj Rogue, ale liczby za nim nie przemawiają, nawet Spinecrawler pomaga, korosiwy nie mają szansy, może się połączyć, ale i tak... Zerga czerwonego jest tutaj ewidentnie więcej. Pomaga też ulepszenie do pancerza w drodze potencjalnie. Lurkery! Już tu jest jeden lurker w bazie Rogue'a. Oj, no to teraz na pewno poczuł presję, żeby jeszcze głębiej atakować, ale on nie ma oczywiście tej masy. Nie ma tej wołowiny. Rogue się poddaje. GG! 1-0 dla Serala. I wygląda to naprawdę świetnie dla tego zawodnika. No on w zasadzie całą tą grę miał taką... dosyć silną kontrolę nad tą mapą. No ten Nidus troszeczkę może go zaskoczył, ale Rogue chyba nie wykorzystał całego tego potencjału, nie zajął tej rampy, przez co Seral mógł na spokojnie wbić się do swojej bazy i wyczyścić armię Rogue'a. Jak najbardziej. Jednostki aktualnie z Nidusa nie wyskakują tak szybko, żeby właśnie mógł zdążyć do rampy, bo Finn też się w miarę sprawnie połapał, co robi przeciwnik. To niesamowita rozgrywka. I tutaj chyba absolutnie kluczowe było to, że Seral no, po prostu zorientował się, że wróg będzie robić bardzo dużo jednostek na około 66 dronach i on też się tak zablokował mniej więcej na tej liczbie. Bardzo fajna pierwsza mapa, widać, że grają na bardzo wysokich obrotach zawodnicy. Rogue chciał mieć inicjatywę, no ale się właśnie nie był w stanie przebić. Cały czas atakował, no ale no, jak żyrafa na lodowisku troszeczkę. Dokładnie tak, cokolwiek to oznacza, ale dokładnie tak było, znaczy się domyślam, co nie to... Nie widziałeś nigdy żyraf na lodowisku? No, może w jakimś Madagaskarze, czy jak się nazywała ta animacja. No i powoli ładujemy się do drugiej mapy. To krowa chociaż w lodowisku. Ładujemy się do drugiej mapy, jaką jest Blackburn, no i oczywiście w prawym dolnym rogu mistrz świata Jona Sotala.
I oczywiście jest to Seral. Człowiek, który jest Kimosą, śnieg sprzedam. Z drugiej strony prawdopodobnie najlepszy gracz w historii StarCrafta 2, ale może się to zmienić już dzisiaj. Dragon Phoenix Gaming Rogue. No właśnie, czy to się wszystko zmieni teraz? No widzimy już zajmowanego Golda ze strony Rogue'a. Seral bardziej standardowo zdecydował się na zagranie tej rozgrywki. Widzimy tutaj normalna baza w naturalu, więc nie będziemy mieli tutaj żadnych takich cheeky strategii. No Rogue, jak widzimy, właśnie zagrał niebanalnie, ale to niekoniecznie zawsze musi oznaczać, że on te złoto będzie eksploatować od samego startu bardzo mocno. Są naprawdę różne dziwne taktyki. Oczywiście to jest najbardziej spodziewane, że będzie zbierać złote minerały. No i dla przypomnienia, złote minerały przy każdym kursie dają 7 sztuk surowca, a nie 5. I to się może wydawać niewiele, ale naprawdę to jest dużo, bo mniej robotników da większe wydobycie i tych dodatkowych robotników, których normalnie musielibyśmy zagrać, możemy wcześniej zacząć inwestować już w wojsko i tak dalej. To się naprawdę mocno wszystko skaluje i złota baza w StarCraftie jest naprawdę potężna. Czy IM to Mistrzostwa Świata? Otóż tak, kiedyś tak nie było, ale teraz Intel Extreme Masters Katowice to są Mistrzostwa Świata. Tutaj koronujemy najlepszego gracza w sezonie. Tak, to już chyba drugi rok z rzędu, jak IM jest, przejął powiedzmy tą pałeczkę od BlizzCona, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, o rangę Mistrzostw Świata. I właśnie teraz to jest najważniejszy turniej w roku. Ja i tak zawsze wolałem jakoś to Intel Extreme Masters w Katowice zamiast BlizzCona, bo tutaj te gry zawsze wydawały się jakoś na takim troszeczkę lepszym poziomie. Tutaj było więcej zazwyczaj tych graczy właśnie przez to, że nie mamy tylko fazy RO16 jakieś tam i grup, tylko RO24 plus albo Open Bracket, albo RO36, więc naprawdę bardzo, bardzo wielu graczy tutaj przyjeżdżało, więc nie tylko tacy, którzy mieli akurat dobrą formę kiedyś tam i się zakwalifikowali, tylko też ci, którzy troszeczkę gorzej może sobie wcześniej radzili, a aktualnie są najlepsi, to są w stanie się zakwalifikować. Coś pięknego ten turniej, tak jak mówisz. Też mi się na IM Katowice podobało względem blisko na to, że tutaj mamy zdecydowanie lepszą oprawę, taką audiowizualną mam wrażenie. To też może nie do końca tam na blisko nie było jakoś możliwe, bo też tam masa innych turniejów miała miejsce. No ale tak, tutaj naprawdę jest sporo tych różnych jakichś jeszcze elementów i nagrań. Na razie oczywiście mamy po prostu ekspansję ze strony obu zawodników na pewno. O, wow, szybki Lerser Rala. Ciekawe, czy to już kontra na złotą bazę, czy jeszcze może coś innego chodzi po głowie Finowi. Rogue robi naprawdę dużo zerglingów, tak jakby chciał może jakoś gwałtowniej zaatakować. Też bardzo interesujące podejście. Tak, tak, ale widzimy, że Seral jest tak dosyć przygotowany na to wszystko. On tam ma już postawiony wall w swojej bazie naturalnej, więc te zerglingi nie powinny mieć szansy na przebicie się do głównej bazy Serala. Widzimy tutaj trzy królówki, więc też jest tego całkiem sporo. Jest chyba nawet energia na transfuzję dokładnie, więc powinien on mieć szansę na jakieś spokojne wybronienie się. Jeszcze tutaj stawia kolejnego Evo Chambera, żeby mieć pewność, że Rogue się nie przebije i w żaden sposób nie wyskautuje, co teraz robi. Ładna obrona. No Rogue zainwestował w masę zerglingów, czyli wydał też dużo larw, które mogły być dronami i no te zerglingi po prostu nic nie dały. To takie było troszeczkę wyrzucenie kebaba w błoto świeżo po zakupie i no to nie jest oczywiście rozsądne postępowanie, wręcz skandaliczne. No ale Rogue będzie musiał jakoś ten temat teraz ugryźć. Już nadgania oczywiście gospodarkę, złota baza mu w tym bardzo pomaga. No ale Seral zaczyna robić rocze z 1-1 z prędkością. No i bardzo mnie ciekawi, czy to będzie po prostu rozwinięcie w postaci zajęcia trzeciej bazy, czy też może atak jednej szansy. Ale gdyby to był atak jednej szansy, to chyba nie byłoby aż tylu dronu Serala i to wyjście byłoby pewnie szybsze. Wydaje mi się, że powoli będzie Seral myślał o zajmowaniu takiej trzeciej bazy. To były buildy swego czasu dosyć popularne. Może nawet będzie próbował troszeczkę spuszować takimi właśnie 1-1 roachami na jakichś 48 dronach. I zobaczymy. Fantastycznie. Tymczasem lecimy oczywiście już w szóstą minutę rozgrywki i za chwilę może jakaś pierwsza zacna kombinacja
O, ja już widać, że na minimapie Serral rozstawia swoje overlordy, będzie zrzucać oczywiście nimi biomasę, żeby zapewnić lepszy poślizg. I już teraz królowe przyspieszone nawet jakiegoś overlorda złapią. To może zapewnić za chwilę jakąś blokadę też oczywiście u Rogue'a, nie będzie mógł robić wojska. No już kroczy Serral w kierunku złotej bazy, być może zaatakuje za minerałów w złotej bazie, tak żeby tylko dronki można było atakować, no ale właśnie o anulowanie tego potężnego wydobycia tutaj się rozchodzi. 58 limitu armii do 48, to Finn ma więcej, no i to Finn też ma prędkość do rączy, która może być tutaj absolutnie kluczowa. Tak, tak, dodatkowo za chwilkę powinniśmy też zobaczyć to plus jeden do obrony, więc będzie jeszcze ta przewaga upgrade'owa ze strony Serala, więc no na razie nie wygląda na to, nie zapowiada się, żeby Rogue mógł tutaj odnowić to wydobycie na złotej bazie. Dokładnie, Rogue jest troszeczkę przytrzymany ekonomicznie. No i ciekawe, czy coś zrobi z tym Fatem. No, Serral cały czas ma więcej. Mega interesujące, czy to jest kara, którą wymyślił Serral specjalnie na Mistrzostwa Świata właśnie na tę mapę. Czy to zadziała? Bo wiele rzeczy wskazuje na to, że tak. No jest konfrontacja, pani obserwer, tak jest. Zobaczmy, kulki oczywiście lądują. Wydaje mi się, że chyba jednego, może dwa Ravagery więcej ma Serral. Ulepszenia też mu sprzyjają. Boże, tu jakieś overlordy się zakręciły. Gdzie też może Koreańczyk oberwać. Świetna flanka z Erkingami od pleców, dzięki temu Ravagery nie atakują, ale Serral ma więcej! Wziął i wygrał! To nawet nie było bliskie, Igor. On siedział w bazie przez 10 minut, zrobił roachę, wyszedł i go po prostu zabił. Proste, łatwe, ale jak dobrze znam odpowiedź. Nawet nie widziałem w sumie takiej formy właśnie wczesnego wjazdu, ale on widocznie, wiesz, może zrobił sobie jakiś wykres, odpalił Excela czy inny kalkulator i uznał, w tym momencie, przy tych wariantach powinien mieć więcej roachy, jak wjadę, wygrywam i łatwo. Zaprogramował sobie bota, który by przejmował tego golda i po prostu grał w nieskończoność. No, ciekawa gra, ciekawy sposób na rozegranie tego wszystkiego, bo wydawałoby się, że właśnie Rogue dzięki temu, że zajmuje szybką trzecią bazę, znaczy szybki natural w zasadzie na goldzie, no to będzie miał te zdolności produkcyjne naprawdę ogromne. No może to też było związane z tym, że on bardzo wcześnie zainwestował w jakieś 16-20 lingów, a to jest jednak troszeczkę larw. Tak, to jest, tak jak mówisz, dużo też właśnie o tym wspominałem przy okazji akcji Rogue'a, że trochę go poniósł esport z tymi zerglingami może i ciekawi mnie, czy też dlatego właśnie Serral zrobił taki atak karakanów. No ale jeden błąd, no istotny, ale jednak masz złotą bazę, więc może troszeczkę mniejszy, a i tak wystarczył, żeby druga strona odniosła sukces, no i 2-0. Serral do tej pory w turnieju stracił tylko jedną mapę i to było na Maru wczoraj. Tak, tak. Niesamowita forma na razie tego zawodnika, ale zobaczymy, no jeszcze ma trzy szanse, znaczy przepraszam, jedną szansę ma jeszcze Rogue, no i oczywiście w prawym górnym rogu czerwony zerk wygrywający 2-0 w tym starciu, jest to zawodnik NC Esports, Serral. Człowiek, któremu kłaniają się nawet hostessy. W dolnym lewym rogu bezapelacyjnie fenomenalny zerk z Korei Południowej. Masa wygranych turniejów, 2 razy IEM Katowice, Mistrzostwa Świata bliską też są na jego koncie. No geniusz, ale na razie objeżdżany, ogrywany Rogue. Bardzo szybko tutaj się rozprawił w tych grach Serral z Rogue'iem, no i czy będzie w stanie się jakoś odegrać Koreańczyk tutaj Finowi? No będzie piękna sprawa, jeżeli dojdzie do finału Serral Reiner, ale może wybiegam za mocno w przyszłość. Korea przyćmiona na tym turnieju dość mocno, aż nie do uwierzenia, chociaż dużo było graczy tej narodowości oczywiście w playoffach, to poodpadali, jak nie na Big Gabe'a, czyli Hero Marina, to na Reynora, to na Serrala. Nawet Bany odpadł, co prawda na Rogue'a, ale też był z Korei i odpadł.
No, jak widzimy, Overlordy oczywiście naturalnie wysłane. Mam wrażenie, że Serral jednego wysłał tak trochę bardziej bokiem, żeby zauważyć, czy Rogue może nie biegnie przez godzinę 9-12 do jego bazy jakimiś wczesnymi zerglingami. Może to taki trochę większy zamiar zwiadu. Serral nawiąże jeszcze do tego oczywiście, co pamiętam, że w jednym wywiadzie chyba powiedział Serral, mianowicie on specjalnie na Darka chciał postawić tak spawning pula, żeby łatwiej obronić 12 pula, bo Dark go wtedy bardzo szybko atakował i Serral, pamiętam, że w wywiadzie mówił, że źle postawił spawning pula i tutaj zobacz, że ten pierwszy budynek Serrala jest postawiony tak, żeby potencjalnego 12 pula obronić, bo Rogue tak czasami grał na Serrala i wygrywał z nim. Tak, także tak. Już od początku jest każde możliwe zabezpieczenie, nawet ustawienie budynku jest takie, żeby zmniejszyć szanse na porażkę. Tak, tak, zwłaszcza na tej mapie Zergowie sobie upodobali te strategie właśnie 12 pól z dronkami i stawianie jakichś spinecrawlerów. Wydaje mi się, że tu właśnie Rogue też między innymi grał na Darka taką strategię w jednym z GSL-i i tam były takie epickie gry, które prowadziły nawet do remisów i teraz widzimy trzecie bazy zajmowane ze strony obu zawodników. Tutaj od razu widzą to lingami, więc żadnego graczy myślę to nie zaskoczyło. Dokładane są Baning Nesty, więc tak na razie bardzo standardowo, podobnie zresztą jak w pierwszej grze, grają to zawodnicy. I to może być gra, gdzie w końcu ktoś się tutaj zdecyduje na jakąś większą liczbę zerglingów, bo skoro omijali ten etap, to teraz może się to w końcu pojawić. No to jest coś, co po prostu powraca, co nawraca, co się bardzo często zdarza i chyba Serral dorobił teraz troszeczkę więcej lingów, więc może on się skusi na presję. Tak, tak. Tutaj dokładany jest Evolution Chamber ze strony Rogue'a, ze strony Serrala nic takiego nie widzimy. Dopiero teraz dokłada swoje Evo Serral. Dokładane jest 6 Banelingów ze strony Rogue'a i nawet morfują się one po stronie Serrala, więc pewnie zobaczymy jakąś taką mocniejszą agresję. Teraz jeszcze Serral atakuje trzecią bazę. Wow. No i tutaj nie ma jednostek, tutaj nie ma się czym bronić Rogue i wydaje mi się, że może nawet zesnajpować teraz tą bazę. Oj Boże, ta baza po prostu została zniszczona. Serral fantastycznie otwiera, widziałem pewne zniechęcenie na twarzy Koreańczyka i Serral jeszcze szybko reaguje. Całkiem nieźle, tylko 3 drony stracone. To nie jest tak dużo za 2 Bane'y. No i zwłaszcza jak wliczy się do tego równania rozwalenie trzeciej bazy Koreańczyka, no to jest coś absolutnie fenomenalnego dla Fina. Czy on go skończy w jakieś, ja wiem, no 20-25 minut, może maksymalnie, chyba nawet krócej trwały te gry. Tak, tak, no tutaj w zasadzie nawet nie ma jakiejś takiej mocnej szansy na kontratak Rogue, bo Serral jest fantastycznie na to wszystko przygotowany, morfują się kolejne Banelingi, ma sporo tych Banelingów, przepraszam, zerglingów, no bo oczywiście nie stracił ich za bardzo w tym ataku, więc no Serral jest naprawdę w fantastycznej pozycji, jego Roach Warren się kończy, więc zaraz pewnie też zobaczymy te jednostki zagrywane. Jeszcze jeden kontratak Fina, nawet tego Cryptomora chciał mu tu przechwycić, ale nic z tego, ukończył się budować. Trzecia baza Rogue'a oczywiście jest też w odbudowie. Widzimy, że Rogue zagrał szybko kolejne 2 ekstraktory. Zauważmy, że nie gra Lera, ale gra Roach'e. Rogue prawdopodobnie oszukuje, że chce zagrać ponownie trzecią bazę i za chwilę wydarzy się wielki atak. Czy Serral będzie na to gotowy? No nie wiem, czy się jakoś zorientuje, ale powinien cały czas być bardzo aktywny z zerglingami. Serral zaczyna budowę Roach'e. To może być coś absolutnie kluczowego. Czy on już wie, czy on już się spodziewa, że rywal prawdopodobnie za momencik nadejdzie. Na pewno ma więcej haczerek Serral, więc no, będzie miał troszeczkę przewagę w tych larwach. Dodatkowo minimalnie więcej dronek. Chyba ma tutaj 4 ekstraktory, więc w zasadzie tak samo jak po stronie Rogue. No i teraz produkuje cały czas te Roach'e. Serral tutaj jeszcze traci jakieś pojedyncze lingi na Banelingach. Wow. Wygląda to całkiem nieźle. Może, a nie, jednak uleczona już. Ale, no szarpie jak komornik za klamkę Serral, on chce wejść, ale szafio zastawione, zaklejone gaferem, no nie ma takiej możliwości, żeby się przebił przez zaporę Rogue'a i najlepsze jest to, że tam faktycznie jest arcyważna informacja, czemu Serral wychodzi na mapę, on chyba właśnie nie powinien atakować, ale może spodziewa się, że będą mutaliński, wtedy taka kara, jaką przygotował, jest dobra, a tu tak naprawdę są Roach'e i Ravagery. To jest ciekawy scenariusz, być może idzie do paszczy lwa teraz,
Finn. Tak, tak. Miejmy nadzieję, że tutaj Seral jakoś się za bardzo nie będzie pchał w to, co przygotował dla niego Rogue, bo tutaj, jeżeli chodzi o ilość Roach, to wydaje mi się, że nawet koreański Zerg może mieć minimalną przewagę. Na pewno ma tą przewagę broniącego się. Tutaj te jednostki będą dużo szybciej dochodziły do niego. No widzimy świetny snipe na pierwszym Roachu. No i teraz Seral powolutku chyba będzie się wycofywać stąd. Tak, chyba już ogarnął, że cały ten czas Koreańczyk robił tylko i wyłącznie Roachę. Ravagery, ulepszenie też do pancerza jest oczywiście bardzo ważne, ale wpada ono również na konto gracza teamu NC Esports. Ler grany przez Serrala, a Rogue cały czas. Lingi, Roachę, Ravagery i będzie oczywiście za momencik atakować. Czy te zerglingi Serrala coś przechwycą, czy same w sumie nie zostaną przechwycone? No troszkę je poobijał Rogue, oczywiście nie za dużo sztuk straconych, limity bardzo dobre. I teraz ta przewaga broniącego, o której mówiłeś w kontekście Rogue'a, będzie po stronie Serrala. Czy to będzie ostatnia batalia tego półfinału? Półfinału bardzo krótkiego. Rogue oczywiście wjeżdża na pełnej prędkości. Korosif trafił tylko w królową, która oczywiście trzyma się co nieco na tyłach. Serral mikruje, Rogue też tańczy najlepiej jak tylko potrafi. Czy jest przeważająca? Oj, teraz jeszcze zerglingi wpadają wprost na Ravagery. To może być koniec, to może być to. Chyba Rogue już traci siły i to będzie 3-0. Fantastycznie. Niezniszczalnego Serrala. Co za miazgunia, jednostronna, no wziął i pozamiatał. Nie było nawet blisko, jeżeli chodzi o obronę tego ataku tutaj. 54 Army Supply kontra 36. No Rogue jeszcze tutaj próbuje, jeszcze robi jakieś zerglingi. Teraz zaczął swoje plus jeden do ataku, do jednostek zasięgowych. No ale naprawdę tutaj Serral musiałby popełnić naprawdę duże błędy, żeby jeszcze w jakiś sposób Rogue mógł powrócić do tej gry. Zabiera mu te marzenia, Serral zamierza marzenie o drugim tytule Mistrza Świata. Sam chce drugi raz wygrać Mistrza Świata. Haczerka numer 3 po raz kolejny zostanie zniszczona. No jakby chciał Serral, to by wziął. Ale widzę, że jeszcze tak udaje, że niby nie. Duży kontratak z zerglingami Rogue'a. Ciekawe, czy w sumie zrobi to jeszcze coś większego. Serral skorygował ten błąd, że nie zniszczył trzeciej bazy. No i powraca do siebie. Czyżby jeszcze była jakaś nadzieja? Droga, o teraz świetnie kontrolowane drony, uwięzione między minerałami, ale to specjalnie to wyklikane przez Serrala tak, żeby stracić jak mniej robotników. Kończy się ulepszenie do jednostek zasięgowych dla Fina. No i oczywiście teraz to on ma przewagę w ulepszeniach. Nie za wiele dron straconych, dalej Serral ma więcej. Tak, tak, dalej Serral ma więcej. No Rogue produkuje te Roachy, pewnie poczeka na to plus jeden do ataku i będzie próbował wyprowadzić tutaj jakiś ostateczny atak. Po raz kolejny próba przejęcia tej trzeciej bazy, ale no nie wydaje mi się, żeby nawet chciał saturować teraz tą bazę Rogue. No teraz przez chwilę miał tą przewagę w incomie, no ale to tylko i wyłącznie dlatego, że był tam duży atak zerglingowy. Ależ Rogue jest pewnie zmęczony po tym całym turnieju, po tych dwóch mapach. Teraz na trzecie wygląda to bardzo, bardzo źle. W każdym aspekcie prowadzi Serral, szybkość do Roachy też będzie grana. Jednostek ma więcej Fin, większe wydobycie i to dużo więcej. Momentami ponad 500 minerałów i trochę ponad 125 gazu więcej na minutę zbiera Serral. To się z każdą chwilą skaluje i powiększa. Rogue zrobi jeszcze jedno, prawdopodobnie ostateczne natarcie. Czy się uda, czy nie uda? No już wiele osób pewnie widzi, wiele osób wie. Limity przemawiają za Finem. Zobaczymy, czy może jakieś magiczne Ravagery jeszcze tutaj podziałają, czy korosiwy spadną tam, gdzie powinny. Oczywiście wyskał. Oj, trochę zebrał Serral, ale to nie było tak wiele. I teraz skupia swój ogień na tych cennych właśnie Ravagerach Koreańczyka. Jest po prostu za dużo Fina. GG! I wyjaśnił go. 3-0 dla Serrala i przechodzi on do finału Intel Extreme Masters Katowice 2022. Pierwszy koreański finał Mistrzostw Świata. Ale też pierwszy raz Serrala, kiedy jest w finale w Katowicach. On był 3 razy w półfinale, a teraz w końcu przełamał się. No i zagra z Reynorem w finale. Oto kto jest najlepszym niekoreańczykiem, kto 2 razy wygra Mistrzostwo Świata, no coś genialnego. Za chwilę oczywiście wywiad ze Smix. Piękna sprawa ta historia w Katowicach i chyba w końcu mamy ten finałowy dzień, który będzie równie dobry jak poprzednie. Coś pięknego. Doskonała historia Serrala, Reynora. Młodzi zawodnicy, chociaż w sumie Serral już ma 20 parę lat. No ale lecimy z wywiadem, chociaż nie, Smix tak nam zafejkowała, wzięła mikrofon, ale jednak nie. No się jeszcze rozgrzewa tutaj, troszeczkę muzyczka musi pograć, żeby przyhajpować to wszystko, no troszeczkę za szybko chyba Serral to wszystko skończył. Thank you very much guys and congratulations, Serral, you are back.
in the grand finals here at the Intel Extreme Masters Katowice, and I was taking a look back at history, and I realized the last time you were in the grand finals of a global championship was all the way back at BlizzCon 2018. What is it like to be finally back here after 3.5 years? It's been quite a long time, so it feels absolutely amazing. Like I said, I was pretty scared of this bracket, and I think that's just basically the cream on top of the cake. Now, yesterday when I spoke to you, you were talking about the opponents that you were thinking would be the most difficult to face. You mentioned Rogue specifically. Last year you faced Rogue several times and he defeated you pretty handily. Why was it so different today? I mean, it's always hard to say. I think the builds went my way a little bit. And just in general, I feel like I just used to die a lot, but this time I didn't die to anything, so that helped a lot. That's a very concise way to put it with a 3-0 win. Speaking of builds, I feel like Rogue is such a difficult opponent to try to even predict. He comes out with such crazy strategies. So what was that preparation like and what was your mindset like? Well, there wasn't too much time to prepare, so I kind of... Well, I didn't have like exact preparation, much a little bit of his games, but mainly just had a couple builds planned and I feel like this series was kind of, I was just gonna do what I felt like a little bit. Like I said, I had the Blackburn prepared. I knew if I was gonna take the gold, I was gonna play it like that. And also the first game, I did a little approach pressure that was prepared, but in general, just kind of see how it goes and react that way. Well, now you are in the grand finals and your opponent is going to be Rainer. Obviously, Rainer and you have been the top Zerg players for such a long time now. And you've played each other quite a few times, but at the global championship, the last time you faced one another was BlizzCon 2019, where he took you down in the semifinals 3-2. Now that you're facing him in the grand finals, are you confident you can defeat him to lift that trophy? Absolutely. I don't think I would be here if I wasn't confident. But it's always going to be really hard against Rainer. I hope we're going to just have a nice match. And I hope I'm going to win in the end. And I'm hoping I'm thinking that's what's going to happen. Well, thank you very much, Cyril. And for the first time in StarCraft II history, we have two non-Koreans in a global championship grand finals. Oh boy, and for Cyril, he made it look so... Coś pięknego, powiem wam, coś niesamowitego, czego tutaj doświadczyliśmy. No i jak to właśnie skwitowała Smix pierwszy raz w historii finału StarCrafta 2 na Mistrzostwach Świata. Mamy dwóch niekoreańczyków w finale. Kompletna anomalia, coś absolutnie nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu. No, ale doświadczymy tego właśnie nietypowego zdarzenia. No i kto jak nie Rainer Cyril miał to zrobić, no? Tak, tak. Myślę, że przed turniejem to byli tacy zawodnicy, na pewno po których wszyscy się sporo spodziewali, tak? Może niekoniecznie zawsze myśli się o tych zawodnikach jako o takich pretendentach do dojścia do finału czy wygrania całego eventu, ale no na pewno oni są w stanie to wszystko zrobić. No Rainer, Cyril, oni w zasadzie przez ten cały ostatni rok mieli niesamowitą formę, wymieniali się jeszcze z Klemem, co prawda, wymieniali się tymi wygranymi we wszystkich eventach, które miały miejsce w Europie, no i teraz będą walczyli o to drugie mistrzostwo świata, bo zarówno Rainer, jak i Cyril mają właśnie po tym jednym mistrzu i pewnie każdy z nich chciałby mieć ten drugi tytuł u siebie. Przewiduję Easy 4-0, dokładnie.